Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dom, to jest kolejny odcinek z... Off. Nie wiem, to tak, takie... customowe, bym powiedział, z angielskiego, i takie upolszczone angielskie stwierdzenia. Takie... nie takie, takie... jak jest po polsku customowy? Jak to się mówi po polskiemu, tak? To jest takie... na zamówienie? Nie. Nie wiem. W każdym razie takie, można inne, powiedzmy, sposoby wymawiania tej nazwy, bo to jest gra francuska, więc będziemy żyli papon, absolument, coś tam będziemy... Nie będziemy. Jest, jakbyście się tak nie domyślili, to jak jeszcze tak już przyszłościowo wam powiem, może jeszcze się nie ogarnęliście, to jest chyba 13 odcinek bodajże tej serii, ale to tak możecie być mniej spostrzegawci, nie tak bardzo spostrzegawczy, więc wam powiem, to wam wyjaśnię, bo to tak zawsze miły jestem, tak wyjaśniam ludziom różne rzeczy, to jest gra po polsku teraz. Tłumaczenie jest, no jakbyś nie zauważył, to jest i witam. Mam nadzieję, że się już się wyspali, nie? Że jeszcze macie przerwę świąteczną, jak macie. A jak nie macie, to też dobrze. Znaczy, niedobrze. Ale... wiesz, bo jak na przykład długo cię w robocie nie ma, nie? Albo w szkole. Znaczy w szkole to cię już długo nie ma, ale w robocie, nie? Bo są jeszcze tacy ludzie, co muszą do roboty. Na przykład jak pracujesz na jakiejś maszynie w fabryce, to nie możesz sobie home office zrobić, nie? Ale... i wracając. Cię długo w robocie nie było, nie robiłeś roboty, co tam trzeba. To ciężko jest później wrócić. To już z dwojga złego lepiej jest mieć na przykład pierwszy dzień roboty za sobą już dzisiaj, nie? Niż na przykład mieć pierwszy dzień roboty przed sobą jutro. Tak? To jest mądrość ludowa? Ale to głównie z tego powodu, że ciężko jest się wdrożyć. Ten pierwszy dzień po powrocie dłuższej przerwy jest... on trwa dwa razy dłużej. To jest doba 48-godzinna, ja wam to mówię. Tak ona trwa. I te najwięcej godzin w tej dobie to się kumuluje w trakcie, jak masz tą zmianę, bo tam jedna godzina się tam zatrzyli, czy za ile się wychodzi 48 w ostatecznym zamortyzowanym rozrachunku. A widzisz, jakiego trudnego słowa użyłem? Czas zamortyzowany. To inny jest kontekst w informatyce czasu amortyzowanego, ale generalnie tak lubię mądrych słów użyć, bo wtedy wydaje mi się, że jestem mądrzejszy. Poprawiam sobie samą ocenę i takie wewnętrzne poczucie, taką ocenę wewnętrzną sobie poprawiam po prostu. Czasami muszę, to trzeba, albo się to wytrzymuje, albo się tego nienawidzi, to jest jakby, to są tylko takie dwa bieguny, więc witam serdecznie, mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi, że nikt nie każde, że jak harchasz, to nie harchaj na monitor, żeby nas wszystkich nie pozarażać, a że się szczepiłeś, bo w naszym kraju są takie osoby, co już są, powiedzmy, supermocami w postaci szczepionki, to jest fajne. I już tam Bill Gates sobie siedzi z padem, nimi steruje. Będziemy mieli cały rząd androidów, prawda? To tak działa oczywiście, bo oczywiście to jest pierwsza rzecz, jaką ja bym na jego miejscu, prawda? Ja bym wziął pada od Xboxa, o takiego, nie? O takiego, jeszcze starego. To pierwsze, co ja bym zrobił, oczywiście, to ja bym wziął, odpalił tego chipa u tego Janusza, nie? Tego chipa u tego Janusza. I sobie nim posterował, bo bym sobie zobaczył, co on robi, że rano wstaje, sra, później idzie do roboty, wraca, może też sra, jak za dużo zjod, bo wiecie, bo to taka jest zasada, jak się więcej zeżre w danego dnia, to dwa razy trzeba idzie wysrać, bo to tak organizm działa ludzki. A jeszcze jakby jak ktoś dobrą przemianę materii, to i trzy, chociaż trzeci to podejrzewam, już raz to jest męczący. W innej dziedzinie życia też można by było tego stwierdzenia użyć, ale... pierwsze, co ja bym zrobił, nie? Jakbym dostał takiego pada, ja bym sobie tak usiadł, nie? Usiadłbym sobie do sobie przed telewizorem, bym tak popatrzył. O! Janusz z Łomży, na przykład, to... on se wraca z roboty, se sra i se żre i se idzie spać i ma następnego dnia dokładnie to samo. I marzyłem o takim zawodniku w swojej armii androidów. To jest to, czego pożądałem jako miliarder, który ma taką dużą firmę. Tego chciałem sterować Januszami w Polsce. Do tego dążę. Po to te miliony na wszystko zostało wydane, żeby móc sobie Januszami sterować. Anomalnie. Bym sobie posterował takim.
Dzień dobry. Wracając z dygresji, tak już wychodząc, bo żeście się też rozbisurmani i mnie zagadacie zawsze i tak się zawsze zresztą. Później, kurna, 1/3 odcinka to jest moja poplanina, bo żeście tam mnie zagadali normalnie. Bo jest zawsze, no powiedz historię, powiedz historię. No później opowiadam historię, co jest? I co jest? I jest to, co widzicie teraz. No, ja sobie gadam, stoimy w miejscu, pałkarz to już tam robi pod siebie i kurna, właśnie kiedy zacznie. No właśnie, no. A niektórzy z was też jak mają. Na przykład włączają odcinek, tu pierwszą, początkową, 8-minutową czy tam ileś dygresję, to w ogóle idą sobie żarcie zrobić. Albo na przykład herbatę. To jest dobre, to jest, ja to polecam. Bo to czasami takie pierdoły tu lecą, że to lepiej tego nie słucha. Ale lepiej wprawia w klimat. Ja, że tak powiem, jeśli się teraz obsłuchacie, to już później będziecie przygotowani na ewentualne pierdolety. No to już nie będziecie mieli takiego szoku. Ja o was tak naprawdę dbam. Bo jeśli byście teraz się nie osłuchali, to później można by było normalnie i by oczy na biurko wypadły. Tak byście się zaskoczyli, że takie rzeczy można powiedzieć, no. To jest z czystej troski. A tak naprawdę, nic nie robiłem poza odcinkiem, to tak tylko wypowiem. Poczytałem sobie komentarze oczywiście pod dwoma poprzednimi odcinkami, bo uważam, że tak jak dwa poprzednie odcinki się weźmie, to jest taki całkiem fajne granice, żeby się dowiedzieć czegoś o tej grze, o czym jeszcze zapomniałem. I nie pisaliście o czymś, żebym o czymś zapomniał, czy coś takiego, więc wydaje mi się, że jest git. Jest i jedna właściwie rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, bo tak przypadkiem, nie przypadkiem, ale mamy takie itemy tutaj. Te itemy to jest wielka przekątna na przykład, albo wielkie widmo, wielki czekoladnik, nie? To jest nie bez powodu tutaj. To znaczy mamy takie 4. I każda z nich jest z tych oczyszczonych stref, no nie? Ostatnia, taka wielkie coś tam, ona będzie w tej ostatniej lokacji, do której za chwilę przejdziemy. I tam będzie trzeba ją odkupić od typa chyba, z tego co pamiętam, tak, za jakiś tam hajs, ile mam hajsu, starczy. No, trzeba będzie ją odkupić i... z tego co mi wiadomo, tam jeszcze były jakieś rzeczy, że jak się ma coś tam, to wtedy ktoś tam mi da coś. Ja już nie pamiętam, już tego czytałem jakiś czas temu, bo ja jak wiecie albo nie wiecie, to wam teraz powiem, jak nie wiecie, to będziecie wiedzieć na przyszłość. Dzieciom będzie to opowiadać, nie? Na przykład gdzieś się siedział z dziećmi przy kominku, masz już po 70, masz dzieci i twoje dzieci mają dzieci i już powoli się zaczyna tak, że dzieci twoich dzieci, twoich dzieci coś takiego mają dzieci. Albo będą mieć. W każdym razie, no, to będziesz siedział przed komikiem, opowiadał. O, synusiu, ja pamiętam, jak ten demon... O, co on opowiadał? On opowiadał, że on nie nagrywa na bieżąco, rozumiesz? Tylko nagrywa tak z pewnym wyprzedzeniem. Na przykład, Tero miał odcinek z OFA, nie? Nagrywał. To nagrywał się 3 stycznia, a wrócił się... Poczekaj, muszę się zastanowić, którego. To będzie tu? Raz, dwa. Zabij mnie, a teraz nie pamiętam. Tu? 10? Chyba. Tak mi się tak po moich obliczeniach wynika, aczkolwiek mogłem się pomylić z czymś, z obliczeniami. Bo nie pamiętam chyba tak. W każdym razie, tak, to będziecie opowiadać, nie? To warto wiedzieć takie rzeczy. Ja faktycznie nagrywam z wyprzedzeniem, także na przykład jak o czymś piszecie w odcinku, nie? Jak chcecie o czymś napisać, że w odcinku, że coś odwaliłem albo zrobiłem i to się tyczy każdej serii, tak? Jeszcze jeśli nie daj Boże oglądacie coś jeszcze mojego, to tak, to się do wszystkich tyczy, to ja was usilnie, serdecznie proszę, rzucajcie mi znaczniki czasowe, timestampy tak zwane, czyli znacznik, kiedy na przykład minuta 02 gada o dupie Maryni i jak chcecie się do tego odnieść, to ja wtedy wiem, o co chodzi i mu się mogę do tego odnieść, okej? Okay? Bo ja nagrywam z wyprzedzeniem, jakbym chciał się odnieść, to musiałbym sobie cały odcinek obejrzeć, bo ja nie pamiętam już, co tam było. Jakby mija czas, a ja mam pamięć bardzo, bardzo, muszę naprawdę się pochwalić, ona jest bardzo, 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 bardzo dobra do pierdół, więc jak są istotne rzeczy, żeby zapamiętać, to nigdy ich nie pamiętam, więc jakby dziękuję serdecznie i to wszystko, jeszcze tylko sobie zerknę. O Boże, kochany. Jest coraz gorzej, jest dzisiaj... To jest jak zaraza, to się rozszerza. Gramy. Siema, dobra, to wracając. Czekaj, tutaj miałem przejść, właśnie. U tego typa wszystko kupiliśmy, więc teraz możemy wrócić do nicości, tak?
I se przejść do pokoju se można se, nie? Można. No to se przejdziemy se, pokój, weź do pokoju, no jasne. O, się ciemno zrobiło. I to taka muzyka trochę taka jest... straszna. Gra chce przestraszyć. Rozdział 5. Pokój. Mieliśmy takie plansze wcześniej? Nie wiem. W każdym razie. Aha, ciekawe przejścia są w tych... Strasznie to pusto, a co to są za... Right, to... Teraz to wygląda jak jakaś gra, która jest stworzona na podstawie creepypasty, nie? To mniej więcej w taki sposób, taki vibe odbieram tego wszystkiego. Luty! Niedziela, świętego Jonasza. A ja bodajże chyba robiłem tego zdjęcia już, nie? 1858. 11. Jest jeszcze coś, czy... Czy to tyle? Jest tylko łóżko chyba. Tutaj ten dzieciak się bawił, nie? Tymi lalkami, czy tam czymś. I tu... A teraz się nie bawi. I co? Luty. 11 niedziela. To... Aha! Luty, 11 niedziela. Uśmiechnięta buzia. Aha! I co to, przepraszam, oznacza? Topografia tej lokacji trochę mi się teraz miesza, bo trochę nie w tą stronę powinniśmy wejść. Bardzo nie lubię tego miejsca, na szczęście papa tu jest. Dzisiaj bawimy się razem, podarował mi komiks. Powiedział, że byłem chory, więc biorę tabletki. Ale mam teorię teraz, ty! Słuchaj tego! Słuchajcie, a co jeśli jest ten chłop... Bo nieraz widzieliśmy przebitki tego chłopczyka w pokoju, co on się tam bawił czymś, nie? A co jeśli ten chłopczyk faktycznie jest chory, bierze tapsy? Ten świat, który on tutaj, o którym ja tutaj łażę pałkarzem, to jest tak naprawdę świat... jakby to powiedzieć, jego wyobraźni, jego snów, czy coś tam, jego takiego mini szaleństwa. A ja jestem taką, kurna, takim lekarzem, który to wszystko niszczy. A to było, nie? O kurde. Ale to się trzyma kupy, najgorsze jest to, że to się trzyma kupy. Nawet. Także... Może to faktycznie tak jest. Troszeczkę mam taki vibe Lovro i Vesna. Tak trochę, delikatnie. Ale zobaczymy, czy to dalej za tym pójdzie, za ciosem. Faktycznie, znaczy... Zobaczymy, czy te gry, to tak faktycznie mi się to skojarzenie sensownie tutaj rodzi. Bo nie jestem jeszcze do końca pewien. No dobra, te tabletki bierze. Ale ma to sens w sumie. Ja się... Okej. Ja może zapiszę grę na pierwszym slocie. Jeszcze raz. O, blin! Oj, blin! Co to jest? Co to jest? Czekaj, ja to muszę zbadać. Co to jest? Czekaj, możliwości, szeroki kąt. Niedźwiedź razy 8. Ssak mięsożerny o gęstej sierści. Żadnych słabości, odporności. Zeta mają tylko 200, więc ja jestem w stanie ich na strzała zdjąć tak naprawdę. Oj, blin! No to było ostre. Aż ja już to grałem. O narody, to było szybkie. A jest sporo doświadczenia zdobyłem. Kredyty, srebrne ciało, dobra. A u wszystkich? To nieźle. Teraz buzia nie jest uśmiechnięta, teraz jest buzia smutna. Aha. Zmienia się ten pokój stale. Jest nieruchomy. To jest cały czas to samo. Nie lubię tabletek. Ej, to naprawdę tak wygląda. Siewobliet! Jak całkowicie się zmieniła lokacja. Znaczy, stylistyka. No to dupimy go, nie? A co to są za duchy? Znaczy, też jestem ciekawy i zaraz sobie sprawdzę, co to jest. Możliwości, szeroki kąt.
Abstrakcyjny upiór razy 5. Niedokładne wcielenie ektoplazmatyczne. PZ-170, lekka słabość wobec plastiku. No to auto. No. O Boże. Ja się czuję niemal źle, że takie coś robię tutaj. Że tak aż tłukę te... Czyli mogę ich po prostu nadupiać do usranej śmierci? It seems like it. Próbuję go rąbnąć jeszcze raz, z ciekawości. Niezły trade-off w sumie bym powiedział, tylko nie wiem po co mi aż tyle... Pałkarz 26 poziom. Nie wiem po co mi aż tyle doświadczenia jest. To jest moja główna kwestia. Czyli nie ma sensu z nimi walczyć, krótko mówiąc. Bo oni nic mi tutaj nie dadzą poza doświadczeniem, czyli mogę się po prostu wypchać i iść dalej. Tak bym powiedział, to idziemy dalej. Aha. A Jezu, niechcący. Dobra, walnij już ich. Zawsze doświadczenie jakieś, no nie wiem po co, ale jest. Pałkarz im potrafi jeszcze nie wysadzić za 200, to jest ciekawe. Ale widzę, że moich tutaj ziomków paru już potrafi takie rzeczy robić. W razie gdybym nie potrafił uniknąć, no dobra, muszę się chyba wrócić. Papa powiedział, że jutro pobawimy się na zewnątrz. Okej. Dalej. Rozdział 4. Miałem 3 przyjaciół. Czemu to idzie w dół? Zaraz niższe poziomy świadomości schodzę? Czy tam wyższe? Nie wiem, w zależności od tego, takie głębsze. Trochę się pogubiłem. Trochę się pogubiłem jak... No, pogubiłem się. Jak licealista licząc deltę, naprawdę się tak pogubiłem, ale no, masakra. Normalnie, jakbym ociulał normalnie, jakbym, bo licealiści jak zobaczą pierwiastek, to ociulają na mapie, to ociulał wtedy, no to ja tak ociulałem właśnie, no, o Jezu. Świętej Trójcy, niedziela, to już było, w zasadzie. Drzwi są otwarte, no, jakby, no ba, że są, okej, okay, coraz ładniejsze lokacje, chyba, bym powiedział. Ale co to oznacza? Well, that's something. The hell? Ale... Pokój? Tak. Okej, okay, a to? Wielki pan. Alright, a to? Gruby pan. Nieźle. To słońce też, czy... A nie, tutaj jest jeszcze jakieś przejście. Ptaki. Czy jakbym miał odpowiadać ptaki tak czy nie, to ptaków wolę nie. Wielki pan. Całkowicie inna stylistyka niż wcześniej. Totalnie inna. Zupełnie kuźwa inna niż wcześniej. Co tu się odpierdziela? Okej, okay, do domu. O, jest ten typ. Jest zegar. Jest 9 godzina. To ma coś oznaczać? Nareszcie jakiś człowiek. Sądziłbym, że nie ma więcej nikogo na ziemi. Nareszcie. Co by nie było, cieszę się, że cię widzę, mój chłopcze. Co było was nie mówili na osiedlu, dla mnie... taki cytat. Ugryzła mnie krowa, ból jest trudny do zniesienia. Zresztą minął dłuższy czas, skoro już 9 godzina. Wcale mi się to nie podoba. Co ty tutaj właściwie robisz? To naprawdę nie jest miejsce dla ciebie. A! Nie, tylko psia krew, nie płacz. Wszystko będzie dobrze. No już, uspokój się. Masz, wytrzyj się moim płaszczem. To jest dopiero początek. Teraz ze wszystkim może być już tylko lepiej. No już, chcesz być miłym chłopcem i spróbować znaleźć coś dla mnie? Małe kotki w piwnicy. Chciałbym wiedzieć, jaki dzień mamy. Bo to będzie już jakiś moment, licząc od dzisiaj, nie? Dziewiąta.
Chcesz być moim aniołem i pójść poszukać gdzieś dzisiejszej daty? Okej. Odwiedźmy wszystkie lokacje po kolei. Będziemy wtedy mniej więcej wiedzieć, co dalej robić, okej? Okay? Gruby pan. Czy będzie ten boss teraz gruby? Tak, to on. Ty tam na dole. Chodź tu. A ty przypadkiem nie miałeś upiłowanej głowy? Widocznie nie. Widocznie nie ten. Hej, mały. Utknąłem. Możesz mi pomóc stąd wyjść? Przypuszczam, że nie. Jeśli znajdziesz kogoś, kto mi pomoże, upiekę ci ciastka. Będą pyszne, zobaczysz. I będziemy wspólnie opowiadać sobie kawały. Idź poszukaj pomocy. Bardzo o to proszę. Coś jeszcze mi powiesz? Nie stój tu, przyglądając mi się tak. Idź poszukać pomocy. Proszę cię, upiekę ci ciastka. Okej. No bardzo tego nie chcę, ale muszę kliknąć na ptaki, zająć się ptakami. Jest jakiś... Nie widzę, bo tu jest strasznie ciemna jest ta lokacja. Czy coś tu jest, czy nie, ale widzę, że chyba nie. Co robi pan utknął w dziurze? Nie muszę słuchać tych bzdur. Okej, right, ale... Spoko. Czyli tak, jak wygląda nasz graf działania w tym momencie, taki graf przepływu działań? Potrzebujemy daty, żeby dać temu typowi dużemu i wyciągnąć grubego typa z dziury, a ptaka to gówno obchodzi. Taki jest nasz przepływ, więc w zasadzie musimy tą datę dzisiejszą znaleźć. Ja bym powiedział, że to tutaj gdzieś idzie znaleźć to. To znaczy chyba trzeba się po ten plakat wrócić po prostu i go zerwać. No, wiem. Trzeba zerwać ten plakat chyba i wtedy tym plakatem coś podziałać? Nie wiem, pokazać mu ten plakat? Nie mam pojęcia. Ale... Ja nie mogę się nigdzie wrócić. Czy powinienem się wrócić do jakichś stref innych, czy... Jaki jest dzisiaj dzień? No nie, jakbym miał coś w ekwipunku użytecznego, to by mi to od razu tego użyło, więc na pewno nie mam nic w ekwipunku użytecznego. Może w tych skrzyniach coś jest? No... nie. Osiągnąłem taki efekt, jakbym zjadł dużo... O! Bierzemy. Jakbym zjadł dużo ogórków kiszonych i popił mlekiem, czyli gówno uzyskałem z tamtego tytułu, ale mamy tą kartkę z kalendarza, więc teraz możemy do tego pana iść. Dużego pana, wielki pan, dobra, wielkiego pana. Siema. No i proszę się bardzo. Hej, zapewne kartka z kalendarza, nie? Daj mi ją. Właściwie to nie aż tak ważne. Koniec końców sądzę, że już nie jest. Twoja matka, nie martw się, wróci wkrótce, właśnie poszła zobaczyć nowy świat. To jest ważna osoba, wiesz. Kiedy wróci, wszystko ożywi. Wszystko znów będzie funkcjonować, wszystko się zrekonstruuje wyłącznie siłą naszych rąk. Żadne zmęczenie nas nie zatrzyma, będziemy budowniczymi przyszłości. Będzie dobrze, zobaczysz, będziemy razem pływać łódkami pedałowymi. Pływałeś już łódką pedałową? Ależ zobaczysz, to fajne. Tymczasem masz, weź to, myślę, że ja nie będę jej więcej potrzebować. Dziękuję za kalendarz. Książka z nieczytelnym tytułem została znaleziona, środa została znaleziona. Okej, a co mi da środa? Określona jako tytuł nieczytelny. Storczyk, kwiat. Okej, czyli książka o kwiatach po prostu, 153. Cokolwiek to oznacza. Poczekaj, poniedziałek, środa. Wyposażenie chroniące przed szkodliwą ziemią. Przed czym? Ale będziemy musieli tego użyć jakoś? Znaczy chyba. Tak bym oczekiwał. Mama! Okej. Nie ma jej tam. Aha, to szybko poszło. Poczekaj, możemy tego jakoś użyć? A może środę mu trzeba dać? Nie, na razie bez pomysłów. Może w takim razie, poczekaj, mam tą książkę. Może tutaj, w ptakach?
Co masz pod ramieniem? Czy to książka? Co? Gruby pan utknął w dziurze? Uspokój się, nie rozumiem nic z tego, co mówisz. Jeśli przekażesz mi książkę, zgodzę się pójść pomóc twojemu przyjacielowi. Ja nie byłem w stanie go wyciągnąć, a ten mały ptak tak. Znaczy, o dobra, dobra, nie. Będzie inaczej. Będzie tak, że te wszystkie ptaki go wyciągną z tej dziury. Tak to będzie działać. Dobra, let's see. Super, fajowo. I dobrze, chodźmy zobaczyć, co możemy zrobić, żeby pomóc dużemu panu. Dzięki. No, faktycznie, wzięły go za habety i wyciągnęły z tej dziury. I poszedł. Sprzedany. Proszę, gruby pan jest wolny. Czekamy na ciebie w szałasie na zewnątrz od wąwozu. Dołącz tam do nas i bądź ostrożny, żeby nie spaść. Sobota została znaleziona. Dobra. A sobota mi daje co? Wyposażenie zwiększające wartość zwinności. Ale po co mi zwinność w zasadzie? Nie mam pojęcia. No dobra. Dalej. Może mama? Mama! Nie ma jej tam. O, logiczne. Czekaj, może tu? No, nie. Otóż nie. Czekaj, wąwóz, ale nie mam nic nowego zaznaczonego na mapie, prawda? No, jakby niespecjalnie. Do ptaków się wrócę, to też to jakby nic mi tutaj nie zmienia. Wąwóz, a gdzie był wąwóz? Jeszcze do tego pana mogę tutaj wejść, do tego wielkiego pana. No, tutaj też nic mi to nie zmienia. Aha, tutaj są. Okej, okay, faktycznie, no, niech będzie. Dziękuję, chłopcze. Widzę, że można na ciebie liczyć. Dziękuję za książkę. W tych nędznych czasach to naprawdę cenny skarb. O, jakiego sprytnego Orwisa mi to mamy. Może oczekiwaniu na twoją mamę moglibyśmy dotrzymać ci towarzystwa. Będziemy dyskutować o czasie, świecie i przeznaczeniu. Być może ośmielimy się naszkicować już plany kraju, które będzie nasz. Co o tym myślisz, mały? Przyszłością każdego spośród nas będzie strzec powszechnego szczęścia. O Jezu! Zauważyliście to, co ja teraz? Mam nadzieję, że tak. No bo tak. Gruby i ten typ duży to jest dwóch bossów z tamtych lokacji, nie? Jest jeszcze ptak. Może to Valeria albo coś, nie mam pojęcia. Reinkarnacja, cokolwiek, ale jeśli faktycznie to będzie... My się teraz zapętlamy w tej chwili. Tak mi się wydaje, że my teraz faktycznie stworzymy ten świat na nowo i... znaczy stworzymy ten świat na nowo i jakby to powiedzieć, no... Wrócimy się do punktu wyjścia, tak mi się wydaje. Znaczy zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na razie są takie teorie. Czekaj. Się kontrolować, dobra? Gdzie każdy człowiek ma pracę i uczestniczy aktywnie w podtrzymywaniu harmonii. Gdzie będzie można w każdej chwili marzyć o radosnym życiu, a nasi synowie będą mogli dosięgnąć nadziei, które są nasze. Oczywiście, ty nie rozumiesz wiele z tych historii dorosłych, podobnie bardzo szybko zapomnisz bez wątpienia tych kilku zdań, pierwszych promików światła w ciemności świata. No, idziemy. Baw się. Korzystaj odtąd z tego nowego kraju, który odrodzi się bardzo szybko ze swych wciąż gorących pniów. Nie musisz tracić czasu słuchając lirycznych rozmów trójki szalonych utopistów. Utajony dzień został znaleziony. Co to znaczy? Utajony dzień chroni przed ślepotą, trucizną i uciszeniem. Utajony dzień. Jakby, no... Okej. Okay. Niech będzie, założymy mu to. Piątek, wykorzystanie możliwości. Czwartek, sobota. Zwinność. No dobra, niech będzie, założymy im. Jakoś mi się wydaje to takie w miarę logiczne, żeby im coś tam pozakładać lepszego. Czwartek, ataki fizyczne i tutaj jeszcze może coś wymienimy. Ale nie, tu jest użycie... PM. Nie, dobra, to tak może być. Coś jeszcze?
Już będę normalnymi głosami, dobra? Żaden niepokój nie zapanuje w moim królestwie, gdyż otrę łzy z twarzy mych poddanych. A ty? Obiecałem ci ciastka i dotrzymam obietnicy. Wkrótce będziesz pływać w oceanie słodkości. On obiecuje cukier. Przecież przyszłość czeka, by ją nakreślić. I tylko nasze ręce i nasze wysiłki uczynią z niej ziemską przystań. Okej, wyłazimy stąd. Czyli w pokoju będzie można teraz coś zrobić, czy... Może tu? Nie ma ptaków. Jeszcze zerkniemy sobie tutaj. Gruby pan. Grubego pana też nie ma. Możemy się albo tu wrócić, albo tam. To zobaczymy, czy możemy pójść tu. Możemy do mamy pójść. Okej. Cześć, mamo. Papa odszedł. W każdym razie nie kocham go. Mam nadzieję, że wkrótce wrócisz. Dzisiaj poznałem trzech przyjaciół. Wielki pan powiedział mi, że weźmie mnie na przejażdżkę łódką pedałową i że razem będziemy pracować przy budowie świata. Mały ptak powiedział mi, że pokaże mi niebo i chmury i że już nigdy więcej nie będę musiał się niczego bać po wieczność. Alfa omega. Gruby pan powiedział mi, że upiecze mi ciastka. To był dobry dzień. Chciałbym, żebyś wkrótce wróciła. What the blim? Rozdział trzeci. Świat w oknie. Ja jestem dosyć istotnie skąd... Okej, a jak drugi wczytam? O, blin! A jeszcze raz? A co tu się dzieje? Co? Say what? A co to były te czarne typy? A może bym chciał z nimi zawalczyć? Czyli tak, będzie środkowy zapis. Nie, oni po prostu są. Okej, jest cela, jest nieruchomy. Co tu się... To ciężkie anielki dzieje. Jakby... Te płyty wyglądają, jakby dało się je wbić w podłoże. Okej. Dobra, na razie nic nie rób. Czyli w tych poszczególnych trzech lokacjach trzeba będzie znaleźć jakiś... Tam był wzór w jednym z tych, w jednym z pomieszczeń. Znaczy w jednym z tych był wzór chyba taki na podłodze. Czyli mamy taki plus i jakieś tam przyciski. Czyli teraz tak, ja bym chciał wejść najpierw ostatnim. Do góry kołami i zobaczyć, co tutaj będzie się działo. Aha, są po prostu takie... Dobra. Podoba mi się, że gra mi robi wodę z mózgu, bo nie mam totalnie pojęcia, co tu się dzieje. Jest miłe całkiem. Znaczy, podoba mi się koncepcja tej gry, taki zamysł, że... Że coś tu kombinuje ta gra, żeby robić. Coś jest nie tak. Okej, czyli to jest tu, gdzie powinienem pójść z tego, co widzę. To teraz ja muszę pójść do jedynki, w jedynce zobaczyć wzór, do dwójki, w dwójce odblokować tym wzorem, to żeby do trójkę pójść, tak? Do trójki. I guess so. Przez to przejście będę mógł wtedy tylko pójść. No dobra, tylko że... Ja musiałbym sobie grid po prostu narysować, taki ten, i zobaczyć, które są zakreślone, a które nie. Bo podejrzewam, że... Nie no, tak to by było, czy tak? A co to jest te czerwone? Aha! Ja dostaję obrażenia przez to.
Poczekaj chwilę, bo środa schroni przed szkodliwą ziemią. Teraz mam 9, 3, 90, 90. Aha, czyli dostaję obrażenia tylko i jedynie wtedy, kiedy łażę po tym. Ale nie każdy dostaje obrażenia wtedy. Bo dostaje obrażenia tylko ten, co nie ma środy założonej. Czasami krytyczne możliwości. Dobra, utajony dzień sobie weźmiemy. Coś tu jest jeszcze ciekawego. Dzisiaj papa podarował mi pozytywkę. Niedziela. Jest nieruchomy. Co tu się wydupio? No nie no, ten wzór mi pasuje tylko do tego tutaj. Jeszcze sobie zobaczymy, co jest tam. Tak z ciekawości. Jest ziomek! Siema. Dzisiaj, jaki dzień to jest? O shit! Trzeci... Chyba. Nie byłeś uważny. No, racja. Racja. Tak na pałę odpowiedziałem w sumie. Mógłbym próbować do woli, ale... 18 jest dzisiaj. Nie wiedziałem, że te plakaty mają jakieś znaczenie, więc po prostu tak trochę ominąłem je oczami. Także 18. Nie można w to grać do jutra. Wait, what? Przy której stacji wydobywano metal z krowich brzuchów? Jezu słodki, skąd ja mam to wiedzieć? Nie pamiętam! Na pałę. Damien, nie, nieuważny byłem. Shit, ja nie pamiętam takich szczegółów. Jak mam przewinąć do jutra w takim razie? I tu jest kolejna... No, kolejne cudowne. Które z tych książek nie można przeczytać w bibliotece? Pisma S. Nie. Ja żadnego z tych pytań nie zrobię dobrze. Żadnego, kuźwa. Mam jakąś kartę. Mam wrażenie, że to ważne. A czekaj, to jest ważne. To jest ważne, bo... może to jest podpowiedź do tej wciskanki na podłodze. Może tak. To by było to. To trzeba ustawić teraz jakoś? Nie wiem, na razie idźmy jeszcze dalej. Aha, jest ziomek. Ach, trudno. Trochę muszę się uszkodzić. Czy możesz dać mi tajny kod do składów? Wongacy. Tak, to jest to, brawo. Proszę, weź to w nagrodę. Krwawy symbol został znaleziony. Oj, blin. Okej, okay, jakbym jeszcze tutaj raz wszedł. Można w to grać do jutra, okej. Okay. Czyli niezależnie, czy mi się uda, czy mi się nie uda, to po prostu trudno. A kiedy jest jutro w tej grze? Nie, no tutaj nie mogę. Z jakiegoś... Muszę do jutra czekać. Jakieś tak... Nie można w to grać do jutra. Tutaj nie można przejść. Co tu się wydupio? Co tu się dzieje? A ten symbol też ma jakieś znaczenie, czy... Bo nic tutaj nie ma sensu, żebym tutaj łaził. No, nie ma sensu, bo tak by... Nic mi to nie daje, w żaden sposób mnie to nie urządza. O Jezu, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dzieje się dziwnie, a mi się strasznie podoba. Lubię, jak tak gra mi trochę w bani miesza i tak mnie trochę taki... Kogiel-mogiel mi robi ze łba, to takie jakieś przyjemne, dziwne. Jest taki sadyzm to jest chyba trochę... Ale fajnie jest, naprawdę mi się podoba. Oczywiście, klasycznie, proszę was o podpowiedzi w komentarzach albo jakieś opinie, albo jak na przykład odkryłeś coś fajnego z kulinariów, też możesz napisać. Możesz napisać, czy spoko dzisiaj, czy się dzieje, czy nie dobrze, czy się dzieje. O, patrzcie, znowu się zakurzyliście na głowie trochę. Muszę z was trochę kurz zmazać, no. No. Albo czy mi, no, wam dzień spoko. A jak nie, to tak... Można tam się też trochę, ale z umiarem tak trochę wypróć z negatywnych emocji, albo z pozytywnych, to miło mi będzie. Ja lubię czytać wasze komentarze, się odnosić do nich, tak jakoś taką więź, wtedy czuję wrażenie, że jest coś takiego, taka fajna atmosfera, rodzinna trochę. No.
Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.